Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos, witam was z toru. Udało się dojechać, zaraz zobaczymy jaki to jest tor. Przed chwilą wyładowaliśmy maszynki dopiero. Zobaczymy co będzie dalej. Witek przyszykowany. Tu jest, zobaczcie, jakaś fabryka piasku i bardzo hałasuje. Łańcuch wysmarowany, filtr uprany. Benzynka zatankowana. Ale zobaczcie co tu jest moi drodzy. Kurde, to jest dopiero maszyna. Kurde, zobaczcie, 450 Honda moi drodzy. Nie pamiętam jaka to jest Honda, ale jak ktoś się zna to wie. Zobaczcie jaki tu jest sprzęcik. To już jest wyższa szkoła jazdy, ale będziemy sobie jeździć na spokojnie. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Zobaczcie nowe oponki, kurczę. Muszę wam powiedzieć, że no pierwszy sort. Dobra. Ja tu się ubieram, rozpakowuję się, dostanę reprymendę zakazną, ale cóż moi drodzy, muszę zainwestować w jakiś krosowy kask, jak będę jeździł po torze, żeby nie było wstydu. Na razie tutaj nikogo nie ma oprócz nas, także jest całkiem spokojnie. Tor jest dość piaszczysty. Rundkę zrobimy taką zapoznawczą i zobaczymy. No takie haszcze bardziej, ale wiadomo, że to jest miejsce, w którym jeździć można. Nie ma co się przejmować, że nas ktoś złapie i nam widły w plecy wbije, bądź założy jakąś linkę na szyję. No i tak to moi drodzy, lecimy, zaraz się widzimy na piaszczystym torze. Musicie przyznać, Honda nieźle chodzi. Uhuhu.
moi drodzy, zajebiście się ciężko jeździ. Dużo piachu, mało umiejętności i tak tu się żyje. Ale generalnie tu już nie mam siły po jednym przejeździe. Jedziemy dalej. Moi drodzy, 3 przejazdy zrobiłem. Jestem, można powiedzieć, skończony. Nie mam siły, ciężko się jeździ po tym piachu. No jest fajnie generalnie, ale no co, nie ma tak zwanej kondycji. Zobaczcie, jak to śmiga. Tu gości robi siber. Tak to można jeździć. Powiem wam, że w piachu się tragedia jeździ. Są momenty, gdzie kurczę, tor jest super utwardzony. Zresztą widzicie na filmach. Generalnie to 3. bieg to jest max, który wrzuciłem. Ja tak to do 2, bo nawet zhechłam go. No. I tak czas leci. Ale jest fajnie, naprawdę. Jakby tu jeszcze było trochę wilgotno, wilgotne podłoże, też w ogóle byłoby zajebiaszczo. Pitek, no zakurzony cały, spuściłem trochę powietrza więcej w przednim kole. Jadę prawie na flaku, lepiej się jeździ, bo wcześniej miałem za dużo powietrza. Ta łatka Super Glue chyba trochę puściła i kurczę, przepuszcza, będę musiał to porządnie zrobić albo kupić dętkę nową. No a tak to jest, o, w porządku. 3 przejazdy to jakieś 4 minuty chyba zajmowało. O, zobaczcie, to jest maszyna, nie? Ale nie, no to nie, nawet nie rozchodzi się o samą maszynę, tylko o umiejętności. No ja jestem totalnym lamusem, jeżeli chodzi o to. No ale początki zawsze są ciężkie. I tyle, eloweczka. No mordę. No mordeczki, zapałem kapcie, niestety zapałem moje klejenie, wiedziałem, że tak będzie. Ponagrywamy tutaj jakieś kadry fajne. Kładowca, bo ona tutaj daje czadu. Całkiem spoko. Słuchajcie, przejeździłem sobie trochę, no widzieliście, jak to wyglądało, ale zobaczycie, jak powinno to wyglądać. TRX-em 450, dowiedziałem się, Honda, jest tu napisane zresztą. No gościu zapierdala jak dziki wąż, bierze udział w zawodach, także wie, o co chodzi. A tutaj mój 0,7 pykło, także dobra, dobra liczba. Pękła osłona od silnika, ale to chyba przy załadunku, ale to jebać, kupi się nową albo się zaspawa. Ale kurzu połapał, zobaczcie, film już jest do prania. Ale tutaj tej warstwy nie, tym razem nie waliłem olejem, żeby te frakcje grubsze się jakby nie przyklejały do tego. A tak to gitara. No i ta nieszczęsna opona, która jest w sumie, tak jak mówiłem tutaj mojemu koledze od jazdy, że to jest dobrze, że na początek może wystarczy tyle jazdy, żebym się nie zabił. No miotało mną, widzieliście, kurczę, 3 to max, głównie 2. Generalnie tor uważam za ciężki, bo po piachu się chujowo jeździ, ale generalnie no fajnie, że można sobie poświrować, jestem spocony jak mysz. 0,7 strzelone, czyli było gdzieś z 5 przejazdów albo 4. Nie wiem ile ten tor ma, chyba 2 km czytałem na Facebooku. A teraz kurczę, zobaczycie jak tutaj zapierdziela się takim TRX-em. Widzicie, że maszyna już wygląda. No, fajnie wygląda, no. Nie dość, że fajnie wygląda, to jeszcze ma, z tego co rozmawiam z właścicielem, fajne części. Dla znawcy tematów na pewno wiadomo, co to są za części, ja tam się nie znam, ale no ogólnie to wygląda. Jakbym spojrzał to na ulicy, to powiedziałbym, no, że to nie musi, że to nie jest ten, jak się nazywają te chińskie układy? Bazaje? Bazant. A bazant, no. Dobra. Bashan. Także kurczę, zaraz zobaczycie, jak tu się powinno śmigać po tym torze. No i zobaczycie, sam będę ciekawy, bo zobaczę, jak on jeździ z jego perspektywy, nie? Bo jak ja tu widzę, no to jest niezły dzik i zapierdziela. No zresztą widzieliście tam, jak tam te skoki były i to wszystko, że to całkiem fajnie wygląda. Dobra, żeby nie przedłużać,
oddaję tutaj w ręce profesjonalisty, półprofesjonalisty. Dobra, lubeczko. Jestem na YouTubie. Pierwszy raz zawsze jest ciężko. Moi drodzy, tyle w tym temacie. Pojeździliśmy. Ja trochę mniej, Krzysiu trochę więcej. Ja zjebałem z tą łatką, gdzieś odkleiła się, ale to. I tak jeździłem trochę na kapciu. Parę, że tak powiem. Pierwsze koty za płoty. No, spociłem się, cholera, jestem cały mokry. No ale warto było. Moi drodzy, zostawcie lajka. Dajcie komentarz, czy taka forma wam się podoba. Czy chcecie więcej relacji z takich jazd? No, nie było tu szału, ale mówię, jak dla mnie pierwszyzna i super się bawiłem. I mam nadzieję, że wam też się podobały akcje, zwłaszcza tu z tym bzikiem, bo naprawdę facet, no jak dla mnie to zapierdala jak dzik nad tym. No ale śmiał się ze mnie, że ja mam tu 16 motogodzin, a on ma ten tego sprzęta chyba 2 miesiące i ma 20. Także wiecie, o co chodzi. Dobra, trzymajcie się, lubeczko.